Szczęść Boże, coś wam powiem. Przede mną urlop. Szykuję się do odpoczynku. Dla nas odpoczynek jest po to, żeby zregenerować siły do dalszej pracy. Czasem też bierzemy wolne, żeby uciec od szarej rzeczywistości. W Biblii odpoczynek ma bogatsze znaczenie. Dotyczy przede wszystkim pokoju, bezpieczeństwa, sprawiedliwości, życzliwości i poczucia sensu. Bóg, jak komentuje to św. Ambroży, nie odpoczął po stworzeniu świata, nie odpoczął po stworzeniu gwiazd, roślin i zwierząt. Odpoczął dopiero, gdy uczynił człowieka. Stwarzając go, chce w nim znaleźć przyjaciela i kogoś kochającego. A tym samym człowiek może znaleźć odpoczynek w Bogu. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię i znajdę ukojenie dusz waszych. Każdy z nas jest kimś bardzo drogim dla Boga. Jezusowe zaproszenie nie sprawi, że znikną wszelkie problemy. Mamy wziąć jarzmo, a ono oznacza posłuszeństwo i poddanie się Bożemu prawu. Jarzmo nakładało się na zwierzę. Ono, idąc z przyczepionym narzędziem, trudziło się. Za zwierzęciem szedł rolnik, który tak samo się trudził, bo sterował tym narzędziem. Jezus wie, że jesteśmy zmęczeni wszystkim. Problemami w komunikacji z rodziną, stresem w pracy, wymaganiami, żądaniami, swoją bezsilnością. Nie mówi nam, jesteś zmęczony, to sobie odpuść. Raczej mówi, przyjdź ze swym trudem, z tym, co cię przerasta i spróbuj się zmierzyć ze swoim utrudzeniem nie sam, ale ze mną. Bo mam coś, co pomoże ci łatwiej wykonywać obowiązki. Umęczeni mogą znaleźć w nim pokrzepienie, bo on pierwszy utrudził się dla nas. Utrudził się potężnie, bo bardzo ciężki krzyż włożono mu na ramiona. W relacji z człowiekiem Bóg używa niewielu słów. I na tym polega miłość. Nie trzeba wiele mówić, by druga strona zrozumiała wszystko. Do tego zrozumienia jest jednak potrzebna przestrzeń, której będziemy chcieli usłyszeć słowo. Czyż więc dzisiejsze słowo z Ewangelii nie jest zaproszeniem na adorację? Przed Najświętszym Sakramentem możemy stanąć ze wszystkim, z największymi problemami świata, a On nas wysłucha. Adoracja uczy nas nie tylko bycia z Bogiem, ale też z każdym, tak na co dzień. A kiedy w tym całym zmęczeniu myślisz o sobie, że jesteś beznadziejny, jak śmieć, którym wiatr pomiata, to zapamiętaj jedno. Nie wolno ci gardzić sobą samym, bo obrażasz Boga. On brzydzi się twoim grzechem, ale nie tobą. Ma dobry gust, bo nie kocha byle kogo. A jeśli swoją miłością obdarza ciebie, to nie jesteś byle kim. I to wspaniałe, że możemy go kochać tu, na ziemi. A gdy już zrozumiemy tę miłość, to wtedy stanie się tak, jak powiedział Jezus. Jarzmo stanie się czymś słodkim, a brzemię przestanie być ciężarem, ale będzie słodyczą.